Przepraszam, w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cenia rok 2017. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Hanna Barańska, przewodnicząca, Katarzyna Krokus, Korkus, członek, Mieczysław Kus, członek, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cenia rok 2017. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Niniejszą opinię stosownie do artykułu 238 ust. 3 ustawy o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Paragraf czwarty. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o Regionalnej Izbie Obrachunkowej od niniejszej uchwały składu orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Z 12 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu gminy Cetynia skład taki sam jak poprzednio. Uchwala pozytywnie opiniuje finansowanie deficytu budżetu w 2017 roku gminy Cetynia. Proszę bardzo o przedstawienie stanowisk komisji. Komisja rewizyjna. Jest za przyjęciem. Dziękuję. Komisja budżetowa. Jest za przyjęciem. Dziękuję. Komisja spraw społecznych. Dziękuję. Zarządzam głosowanie w sprawie czynnego projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie. 13. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? 1. Kto z Państwa się wstrzymał? Stwierdzam, że projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cetynia na rok 2017 został przyjęty 13 głosami za. Budżet jest ambitny, będzie wymagał sporego zaangażowania, jeżeli chodzi o pracowników urzędu, jak również jednostek podległych. Jeżeli jest on do zrealizowania, jeżeli będą uruchomione środki unijne, jeżeli będą uruchomione nabory na różnego rodzaju projekty, więc tak jak już powiedziałam, ambitny, ale myślę, że go będziemy starali się zrealizować.